Tak czy inaczej, Google Ads jest pierwszym źródłem pozyskiwania klientów. Dodatkowe są wykorzystywane dopiero w momencie, kiedy pozyskamy pierwszych użytkowników na naszej stronie. I ci użytkownicy posłużą nam jako bazę do przede wszystkim remarketingu na Facebooku oraz do remarketingu w Google Ads, a więc pozyskanie użytkownika. Użytkownik, który został pozyskany, następnie trafia na naszą reklamę na Google Ads i na Facebook Ads, czyli pozyskane.